Witam wszystkich, z tej strony MrJoks, a to jest mój pierwszy poradnik dotyczący gry Minecraft. No a w tym poradniku będzie jak wgrać modyfikacje na serwer Minecrafta. No więc do tego będziemy potrzebować takiej mojej paczki, która będzie do pobrania z linkiem, czyli link będzie do pobrania w opisie. No i wam wszystko pokażę, gdzie jaki folder wklejać i tak dalej. I jeszcze jedno, musimy pobrać oczywiście serwer Minecrafta, więc do tego wchodzimy na minecraft.net, tam klikamy download, tam się wyświetli tutaj download i będzie taka stronka, klikamy oczywiście minecraft-server.jar, wyskoczy nam komunikat, może mi wyskakuje, wam niekoniecznie, ale ja chcę to pobrać, więc zachowaj. Teraz przechodzę do folderu pobierania. Wycinam. Przeglądarkę już mogę zamknąć. Robię nowy folder. Nazywam go sobie, niech będzie serwer. No i ten wycięty Minecraft podkreślenie server.jar wklejam do tego folderu. Czyli ta nazwa nie musi być akurat serwer, może być jakaś dowolna, niekoniecznie taka. No i jeszcze jedno, właśnie zapomniałem. Jeszcze raz minecraft.net. Download. No i właśnie, to trzeba skopiować. Te Java, spacja, jakiś tam myślnik z XMX i takie tam pierdy do NoGUI. Bez tej kropki, bo to jeszcze jest kropka. OK, otwieram teraz notatnik. Wklejamy to, co skopiowaliśmy z strony Minecrafta i zapisujemy w tym folderze, gdzie jest ten nasz plik serwerowy Minecrafta. Zapisujemy go na przykład start i musi być to rozszerzenie.bat. Zapisujemy, notatnik już możemy wyłączyć. Tak, na razie tego nie uruchamiam. Od razu wgram pierwszą modyfikację na serwer, która praktycznie będzie ładowała wszystkie pozostałe modyfikacje. I to będzie Minecraft Forge 3.2.3.108. No, myślnik serwer tamto. Można zostawić. To sobie na razie zamknę tamten. Otwieram za pomocą ten plik serwera Minecrafta, za pomocą WinRara. Przeciągam wszystko z tego Minecraft Forge'a na serwer do tego serwera Minecrafta tutaj. OK, już jest wszystko wgrane. Teraz testujemy, czy wszystko się pięknie tam wczytuje, czy się pojawia serwer mod. Moc, jak widać, się pojawił. Z jakim się tylko jakiś świat tam skończy generować. Żebym nie musiał tego później robić. OK, już mogę zatrzymać serwer. No, wyłącza się. OK, wyłączył się. No i teraz przejdę do instalacji modyfikacji na serwer i instalacji modyfikacji do Minecrafta. Oczywiście nawet nie musicie patrzeć, jak ja instaluję te modyfikacje, bo większość z was pewnie wie. Ale właśnie modyfikacje na serwer właśnie trzeba po prostu wrzucić do tego folderu. Zresztą to nawet na stronach tych modyfikacji, jeśli jest dostępna na serwery, to powinni właśnie tam napisać, czy właśnie do tego folderu, czy do pliku właśnie tego Minecraft podkreślenie serwer. Bo może być tam kilka różnicy i potem się zdziwi się, czemu to nie działa, a niektórym działa. Więc wszystko stąd oprócz tego Forge'a. Trzeba sobie zaznaczyć wszystko, Ctrl A. Odkliknę sobie Minecraft Forge.
sobie skopiuję, wkleję sobie do tego folderu moc i uruchomię serwer i zobaczymy, czy wszystko się pięknie wczytuje. No teraz mi się właśnie robi świat tego Twilight Forest, więc chwilę trzeba poczekać. No już za chwilę skończy. Jeszcze tylko wczyta tamte światy. Okej, mogę już zatrzymać. No i już przerobiliśmy już praktycznie połowę. Teraz trzeba tylko te wszystkie modyfikacje wgrać do właśnie samego Minecrafta, żebyś mógł wejść na ten serwer. Więc zaczniemy właśnie od tego Minecraft kubka jar. Najlepiej właśnie wszystko tutaj wypakować, potem tylko na przykład te zipy usunąć i wkleić do tego pliku z Minecraftem, więc ja tak zrobię. Wypakuj tutaj. Oczywiście tutaj muszę zmienić segregowanie typu. I kolejny trzeba wypakować Forge'a. Wypakuj tutaj. Oczywiście zostaw wszystkie pliki. No i dobra. Więc te dwie modyfikacje już mamy, więc może ja tutaj je usunę, żeby nie powtarzać przypadkiem. No i kolejną modyfikacją, którą wypakuję, właśnie będzie GUI API. Trochę rozległa ta modyfikacja. Ale okej, już się wypakowało, więc też ją usunę. No i kolejna będzie Custom Mob Spawner. Jest wymagane właśnie do tego, do More Creatures. Okej, to nie potrwało długo, też usunę. No i teraz do tych już właściwych modów przejdę do wypakowywania. Więc More Creatures wypakowujemy. Twilight Forest też. Wypakuję tutaj. Okej, te zipy już usunę. No i już jest wszystko tutaj powypakowywane, więc teraz tylko wystarczy przejść do tego folderu, gdzie znajduje Minecraft. Żeby do niego przejść, trzeba wpisać procent app da data procent .minecraft bin. Otwórz za pomocą winrarem minecraft.jar. Oczywiście musimy usunąć folder meta.inv. Usuwamy. To na razie zminimalizuję, bo będzie jeszcze nam potrzebny. Serwer na razie zamknę. I wszystkie te pliczki przenosimy do tego minecraft.jar. Trochę zjadę, żeby mi tam przypadkiem do jakiegoś folderu się nie wrzuciło. OK. Już się urzuciło. Jeszcze patrzymy, na przykład Twilight Forest folder jest, więc wszystko w porządku. Minecraft jar mogę zamknąć. Teraz najlepiej właśnie, no ja to tak nawet zrobię. Po prostu przeciągnę ten folder mods do folderu .minecraft. O tutaj. Bo tutaj jest po prostu ten ekwiwalent exchange 2 na klienta Minecrafta. Okej. Oto. Dobra. Trochę lekki fail, bo potem jeszcze będę musiał wam tą całą paczkę na jakiś serwer wrzucić i dodać do opisie tego filmiku. Dobra, więc już z tej całej mojej paczuszki to wszyściutko. Uruchomimy sobie Minecrafta i zobaczymy, czy wszystko działa. Login. Ok, jak widzimy, wszystkie modyfikacje wspaniale działają. W każdym razie na to wygląda. Teraz tylko taka szybka konfiguracja serwera. No tak. Nie zrobił mi się jeden. Nie, zrobi się, zrobi. Taki lekki błąd. Ustawię, wpiszę sobie IP localhost.
to już tam nic nie zmieniam, po co, zapisuję, uruchamiam serwer, już się załadował, teraz trzeba uruchomić Minecrafta, jeszcze raz, no taki, trochę przedłużyłem, no ale co tam. No i jeszcze dodam serwer localhost. Ok, wejdę sobie na niego. Ok, jestem już na serwerze. Lekko może mnie przycinać. Na FPS 45, ale ok. No i sobie wpiszę game moda, sobie zmienię. A, no tak, no znowu zapomniałem. Muszę nadać sobie opa. Okej, teraz powinno zadziałać. No i dobra. No jak widzimy, wszystko pięknie, modyfikacje się wszystkie wczytują. Czerwona pochodnia do odpalenia. Teraz taki jakiś taki śmieszny błąd, bo właśnie te TNT, pseudo TNT właśnie tak znikają. Może to właśnie błąd twórców, że nie do końca to dopracowali na serwery, po prostu nie wiem, tak jest. Nie mogę na to nic zaradzić. No i modyfikacje działają. Jeszcze, żeby było to na 100%, że wszystko działa. Zrobię sobie teleport do Twilight Forest. Potrzebuję oczywiście wiaderko, jeden diamencik. Gdzie był ten diament? O, jest. Jeszcze trawa. Owce, Jezu, cicho. Że za głośno mi tu. Ok. No, dobra, wrzucę sobie diamenta, portal powstał, teraz sobie wejdę do tego świata, pobieranie terenu, chwilę trzeba poczekać, no i jesteśmy w Twilightcie. No i jak widzimy, wszystko pięknie działa, żadnych problemów nie ma. I jeszcze takie dopowiedzenie, bo zwykle właśnie jeśli stawiamy serwer na modyfikacjach, to właśnie trzeba byłoby więcej pamięci do niego przypisać. Jeszcze zanim zamknę serwer, pokażę wam ile bierze pamięć. No jak widzimy, pół giga bierze java.exe. Pewnie będzie brała więcej, jeśli chodzi o obciążenie serwera, jeszcze jak będziemy w Minecrafta grali. No, na razie zamknę. No i tak, i żeby więcej pamięci przypisać do Minecrafta, raczej nie do Minecrafta, tylko do serwera, musimy edytować ten plik przeze mnie nadany nazwę start.bat. Nie musimy zmienić właśnie te wartości. No i też muszę przypomnieć, że 1 giga to jest 1024 mega. Więc ja sobie na przykład chcę przypisać 2 giga pamięci, więc muszę wpisać 2048. No i tutaj to samo. 2048. Zapisujemy. Zamykamy to wszystko. Uruchamiamy. No i już do serwera zostaje przypisane większa ilość pamięci RAM. Oczywiście pewnie tutaj nie będzie żadnej różnicy. Krążnie minimalna, no jak widać nie ma. To dlatego też, że nikogo nie ma na serwerze. Żaden świat się nie wygenerowuje. Nic się tam nie tworzy, nic się nie dzieje, więc pół giga standardowo przypisane.
Ale okej. No, myślę, że ten poradnik spełnia wasze oczekiwania. Liczę na pozytywną ocenę. Jakby ktoś miał jakieś problemy właśnie z jakąś modyfikacją, to proszę pisać w komentarzach, nie wysyłać mi prywatnych wiadomości, bo no, może mi się narobić niezły spam, więc i tak komentarze zawsze wszystkie czytam, zawsze wszystko sprawdzam, więc bez obawy, jak ktoś napisze, to na pewno to przeczytam. Jedynie to może jak nie odpowiem jakiś tydzień, dwa, to wtedy możecie pisać, no ale nie wtedy, jak wyjdzie film albo coś, będziecie mieli problem i już piszecie mi prywatne wiadomości, że jakiś tam problem, że jakieś modyfikacje mogę grać albo coś takiego. No więc dzięki za obejrzenie, liczę oczywiście na same pozytywy. Po prostu oceniajcie filmik, czy wam się podobał, czy nie podobał. No jak mówiłem, mam nadzieję, że się przydał. Dzięki za obejrzenie, mam nadzieję, że pomogłem. Na razie.